Halo, halo, z tej strony Hanzio i witam was w kolejnym odcinku serii Hangra Call of Duty Black Ops Cold War. Ostatnio skończyliśmy cegłę w murze. Jak zdążyliście zauważyć, została nam już ostatnia misja. Plus ewentualnie dwie poboczne, ale to musicie mi napisać, czy chcecie ten odcinek. Ewentualnie dwa, bo nie wiem ile te misje będą trwały. Ale póki co spójrzmy sobie na dowody, bo tutaj coś nowego nam dodało po ostatniej misji. Okej. Zrestartujmy realizm i jedziemy z tym. Informacje od Wołkowa potwierdziły nasze obawy. Perseus przerzucił broń jądrową przez Berlin Wschodni. To jeszcze nie jest pewne. Ma bombę, wiem, że ma. Oprócz informacji dotyczących broni znaleźliśmy u Wołkowa zaszyfrowane współrzędne niezaludnionego regionu. Zwiad powietrzny ujawnił to. Chcę wiedzieć o wszystkim, co się dzieje w tym budynku. Będzie nam potrzebne wsparcie. Woods i Mason przylecą z Kijowa. Bell, ruszycie z Woodsem stąd. Ja i Mason zapewnimy ewakuację. Park będzie na łączach. Nie wiemy, jak dobrze są uzbrojeni i przygotowani, więc ostrożnie ze wszczynaniem walki. Pora zerknąć za żelazną kurtynę. Niewygodna prawda. Ostatnia misja. Nie słyszę żadnej dodatkowej komunikacji. Fabularnie. Macie czysto łódź. Zrozumiałem, Park. Zostań na łączach. Niech Mason i Adler czuwają. Do roboty. Jak widać, dostaliśmy snajperkę. I pistolecik. Chciałem tu trochę zostać. Zwiedzić gułag. Pozwiedzasz sobie, jak się dowiemy, co planuje Perseus. Co za miejsce. Ruscy mogli schować w środku wszystko. Zrób zdjęcie. W bazie będą chcieli to zobaczyć. Dobra. Pora na brudną robotę. Widzę strażników. Wysoko, nisko. Wybierz cel. To po cichu. Jeszcze dwóch przy pojeździe. Podręcznikowa akcja. Troszeczkę nam to nie wyszło. Nie wyszło. Ale cóż. Fotografuj wszystko, co może się przydać. Mapy, schematy, co tam znajdziesz. Okej. Okej, to chyba znowu kolejna misja z cyklu po cichu. Мне нужно подкрепление. Osłaniam cię. Kurwa, zbliża się patrol. Bell, znajdź drogę do środka. Zaraz będę. O Jezu, ale to jest ciemno. Aha, no to tutaj nie wejdziemy, jak widać.
tutaj też nie wejdziemy. Bardzo niedobrze. No tutaj też oczywiście nie wejdziemy. Bo jakby inaczej. Trochę ich jest. Spróbujmy tego po cichu. Okej. Cofnijmy się. Chyba zajrzyjmy po okolicy. Wydaje mi się, że tu możemy czmyknąć. Wszystko pozamykane. Nie możemy również zapomnieć, że musimy robić te zdjęcia. Może nie musimy, ale... Warto wypełnić wszystkie poboczne misje. Mamy go. Nie będę ryzykował. Wszystko pozamykane. A gdyby tak spróbować górą, nie da rady. Dobra. Dobra, mamy go. Wydaje mi się, że już dużo rzeczy ominęliśmy. No i tyle by było, jeżeli chodzi o po cichu. Aczkolwiek nikt nie wszedł alarmu. Fuck. Niedobrze. Pan snajper. Okej. Chciałem się cofnąć, ale dobra, mniejsza o to. Zróbmy zdjęcie temu. Nie chodziło o to. No dobra. Czy światło można zbijać? Nie możesz. Dużo ruchu na łączach. Szukają cię, Bel. Poprzednim kalubuki było można zbijać światło. Tutaj jak widać nie możemy. Przejdźmy się tu zobaczyć co jest. Jak już i tak wyczyściliśmy okolice. Może pójdźmy tutaj. Zobaczcie, jest drabina. I co mi po tej drabinie? Oczywiście, że nic. Chyba, że... O, nie dało rady. Niestety. Dobra. Nie ma co przedłużać. Troszeczkę tutaj już wyczyściliśmy. Wszy-
wszystko jest pozamykane. Bardzo ciekawe. No dobra. Opcjonalne. No niby opcjonalne. Ale warto by było to zrobić. No, to nic nie mamy. Może w środku coś znajdziemy. Tobie. Dzięki, Łódź. Nie ma za co. To chyba twoje. No, to chyba moja. Dzięki. Ach, udało nam się wejść, ale nie mamy zbyt wiele czasu. No to ruchy. Nie będę się z tym spierać. Okej. Co myślicie o tym? Oczywiście, że nie. Kurczę. Niedobrze. To bardzo bym rzekł. Strażnicy na dole. Zejdę niżej i zaatakuję na twój sygnał. Dobra. Wejdź niżej. Dobra, gotowy. Вот ты где. Мне нужно подкрепление. Посторонний. Мне нужен раненый. Чисто. Myślałem, że mam granata, to może. Ajajaj. By już było nie wesoło. Fotografować, ale co? Jak dla mnie to nic nie wygląda podejrzanie, ale... Weźmy sobie inną broń. O, 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 o. O, okej. Aha, dobra. Cele są oznaczone po prostu. Czyli nie można robić... Mamy kolejny sektor. ...wszystkiego. Bardzo dobrze. Ciekawe, czy znajdziemy wszystkie 6 celi. Szczerze wątpię. Za tymi drzwiami może być 1000 ruskich. Za tymi drzwiami może być 1000 ruskich. Zaraz, będę cię osłaniał, czekaj. Dawaj. Są. Ani kurwa słowa, Bel. Okej. Co to dobiegło za miejsce? To nie z Salonii Gierek. To ośrodek szkoleniowy specnazu. Zrobili go na wzór typowego amerykańskiego miasteczka. Zrób temu zdjęcie, Ben. Zaczynają bojowe uczenie. Kurwa, zaczynają. Kurwa, ruchy. No to masz kartę, cwaniaku.
mieć ćwiczenia z ostrą amunicją, to niech mają. Idą tu! Zobaczą nas, jeśli nie zaczniemy strzelać! Powolutku. Nie wiedzą, gdzie jesteśmy tak naprawdę. A jednak chyba wiedzą. Jak ja na telefonie. Co, w karkę? Więcej was nie stać. Tej. Ja pierdolę, na Discordzie jestem. Nie. Ja go tu przeniosłem. No nie. Przepraszam za cięcie, ale nie wszedłem z Discorda i mnie przenieśli na kanał. Okej. Jeden. Drugi. Gdzie jesteś, ptaszku? Cicho. Trzeci. Czwarty. Ajajaj. Fulcem jakoś piąty poszedł. Wracają granaty! Leci granat! Zbroj mnie! Wypadł mi z tymi szybami. Przeładowuję! Gdzie jest ten kumpel? To na fulc. Kim masz już to? A, tu jesteś. Ptaszku. Mamy cię. Ktoś jeszcze? Nie widzę stąd. Dobra. Czy my tu coś mieliśmy zrobić? Jakieś zdjęcie czegoś? O kurwa. Zdala mi z tym. Powolutku, pomalutku. Łódź, gdzie? No dobra. To chyba element zaskoczenia już mamy za sobą. Sprawdźmy. To sprawdzimy. Ruszam się. Nie można tu wejść. Musimy iść dalej. Jezu. Dobra, zaraz, kurwa, zamknij łeb. Panie Pierre, co w teorii?
spali! Ty widzisz kogoś? Bo ja nikogo... Kontakt na dachach! Uwaga! Kontakt, dobra, widzę. Mam jednego. Mam drugiego. O Jezu, 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 dobra, 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 dobra. Gdzie, gdzie? Nie widzę. O, tu jest coś. Siema. Dobrze. Dostał. Bardzo dobrze. Uzupełnimy sobie amunicję. A, granat. No to nie. To nie zbyt potrzebuje. Wódz. Lecimy! Na co ty się patrzasz? Widziałem cię. Hej, witamy burger tam! Tam, witamy burger. Naprawdę tu nic nie ma. Dziwne. Bardzo dziwnie. Do wyboru jest mięso i mięso. A, dobra, z mięso i mięso. Idealne tylko dla mnie. Już byliśmy. Skoczmy tam. Tu nic nie ma. To dokładnie to wygląda. O Jezu, Jezu, do góry. No on mnie zaskoczył. Kurde, jestem. No co chcę znać? Zaskoczyli mnie. Flankują nas! Nic, on nie flankuje. Spokój się. Dobra, mamy. O kurde. Nie wierzę, dobra. Nie zauważyłem go. Ciekawa misja. Trzeba przyznać. Chodźmy tam, gdzie poprzednio zginęliśmy. Tutaj nie założyliśmy jednego wcześniej. Aczkolwiek to dziwego teraz tutaj nie ma. Do tej wieży kontrolnej. Dobra, dobra. No spokojnie. Mam
się! Jo. Wróg nas flankuje! Leci granat! Ruszam się! Dobra, szybka fotka. Trzy na sześć. Przykroj mnie. Koledzy się już w tańcu nie pierdolą. Jak widać, robię ostry podjazd. No 6. To bardzo mało. Do wyboru jest mięso i mięso. Wybór z mięsa i mięso. Dobra, tu już byliśmy. Tutaj nie wyjdziemy. Tutaj nie wejdziemy oczywiście. Ta winda prowadzi prosto do wieży kontrolnej. Winda windą. Jaka... Ruchy do windy! Kurwa, jakiej windy? A, tu. O kurwa. Nie. To nie miało tak wyglądać. Prosto do wieży kontrolnej. Grada! Kurwiszo. Super. Nie podniosłem granatów. Dobra, mamy go. Super. Co tu miałeś za broń? O, nie dałbym się. No dobra. To trzeba wyeliminować jeszcze twoich kumpli. Dostał. Paszli. O Jezu. Skąd? Tu. Mamy go. Dobra. Cele do aparatu powinny być oznaczone. Nie. To nie o to chodzi. Masakra. Bomby, nic ciekawego, no jasno, pewnie. Zaro będę wciskał ten przycisk, uspokój się. Szukajmy. Oj, myślę, że tu może być... Zapaliśmy się na jakieś ćwiczenia strzeleckie. Trudno. Wszędzie pełno ruskich. Szukamy informacji. O mordę. Mason i Adler czekają z eksfiltracją. Brzmi jakby była zła. To
Dobrze myślę? Przebłoga! Można podkreplenie! W ruchu! Dobra. Mamy go. Wszystkie drzwi pozamykane. Kurwa. Wygląda jak centrum dowodzenia. Chodź. Bingo, to ich centrala. Czekaj, centrum dowodzenia. Bel, siadaj do terminala i poszukaj już czegoś. A tutaj nie robimy niczego zdjęcia? Ciekawe. Bel, sprawdź ten komputer. Już. Daj mi się rozejrzeć. Zajmij się komputerem. Już. Witamy w Radzieckim Ludowym Archiwum Analiz Wojennych. Operacja Greenlight. Operacja Greenlight. Wstęp wzbroniony. Bel, co to kurwa jest operacja Greenlight? Bel, włamiesz się do tego? Podaj hasło. No jasne, że jest hasło. Rozejrzyj się. Ruscy nie są tacy sprytni. Może znajdziesz je na biurku. Data rewolucji październikowej to na banki jakiś komuszy szajs. Spróbujmy to. Wstęp wzbroniony. Nie. Myślałem, że znasz się na cudach techniki. Okej. Nieźle. Dorukujmy to. Biorę kopię. To bez sensu. Perseus zinfiltrował program atomowy CIA o nazwie Operacja Greenlight. Program Hudsona! Kradziona atomówka jest amerykańska, a jebany Hudson o tym wiedział. Wniemanie! Wniemanie! Kurwa! Zbieramy się! To nie rozejrzę się, mam rozumieć. O. Mamy 4. Jeszcze 2. Magnum. Nie. Zostałem naprzysnął perso. Powiedzmy snajperce. Zupełnie na amunicję. O kur... 2. Niedobrze, 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 niedobrze. Dobra. Ciekawe. No, bardzo nieciekawa misja. Ale ostatnia misja musiała być spierdolnięcie, nie? Wyjechał ten łeb. Prajezu. Ajajaj.
tu jest. Kurwa. Dobra. Podjemy się. Nie mogę tak grać. Szybko to się skończy. O kurwa. Dobra, do tego. Coś jeszcze. Cwaniaczki. Chyba cisza. Tu wygląda jak... miejsce, które można sfotografować. Nej. Ale tu coś jest. Bo w strefie celu jestem. Chyba. Ale co? Nie wiem. Nie rozumiem. Dobra. Nie, no tu coś jest, ewidentnie. Tylko kurwa co i gdzie? Nie wiem, dobra, jebać. Weźmy to. Człowiek nie wiem, czy to jest... aaa, dobra. Patrz, znalazłeś miejsce. To jeszcze jedno. Ciekawe, czy to znajdziemy. Moc, Bell, co z wami? Zrobi się naprawdę kijowo. Upewnij się, że Adler i Mason czekają w punkcie eksfiltracji. O Jezu. Nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie. Musimy dotrzeć do tego wyjścia. Wyjście, wyjście, but. Nie obym chciał. Blokują wyjście. Musimy się przebić. No i z przodu, tak? Ciekawe, kurwa. Co to jest za broń? Nie, nie, nie. Dobra. Celuj w ich hełmy. Zdychaj, kurwa. Ja pierdolę. Dobra, mamy to. Mamy tego jednego.
Ten się zawiesił. Jest gdzieś ten kutas. Ciężko zbrojny. Łódź. Uciekł. No ja bym musiał amunicję uzupełnić. No jakbyś to powiedzieć. Ma mi trochę mało. Dobra, leży. Dwóch leży. Co to, nie koniec imprezy? A no nie. Nie dobrze. Dobra, już. Dobra, mamy chyba to. Mamy wszystkie 6. Elegancko. Super. I co ja mam tu zrobić? No, obsadź wyżyczkę. Dobra. Aha. Ale czy miałem to? No dobra. Próbujemy. Ja pierdolę. Ale za dyma. Ale za dymka. Tak, ser, robisz. Atomówka z Greenland. Nic nie powiedziałeś! Co jeszcze ukrywasz? Może wytłukasz z ciebie prawdę? Lepiej to przemyśl, Woods. Ciekawe. Uspokójcie się obaj. Koniec skupki i groźby nie pomogą nam złapać Perseusa. Czemu nie powiedziałeś, że to nasza głowica? Mieliśmy sprzątnąć jego bajzel. Bydlak okłamywał nas od początku. Nie kłamałem.
Zataiłem szczegóły. W tym jesteś najlepszy, co, Hudson? W manipulowaniu, sprzedawaniu własnej wersji prawdy. Prawda jest względna. Liczy się to, komu wierzysz. Adler coś o tym wie. Prawda, raz? Operacja Greenlight. Co to? Gadaj wszystko. W 58 trwał wyścig zbroi. Eisenhower uważał, że jeśli Rusy ruszą na Europę, powstrzymamy na czas. Wdrożono operację Greenlight. Tajny program, w którym umieszczono głowicę w każdym dużym europejskim mieście. Ostateczne rozwiązanie na wypadek sowieckiej inwazji. W 74 podmieniono je na głowice neutronowe. Wyeliminują one personel, nie uszkadzając infrastruktury. Wyparowałyby tysiące ludzi. A ty pieprzysz o infrastrukturze! To ma być cywilizowane. Zabijamy ludzi, ale nie niszczymy budynków. Próbujemy ocalić nasz styl życia. Od kiedy wiesz o zaginionej głowicy? Jedna z tych głowic zniknęła 8 tygodni temu. Podejrzewaliśmy Perseusa, ale potwierdziliście to dopiero zdjęciami z Berlina Wschodniego. Więc zaginęła amerykańska głowica. A kiedy Perseus ją odpali, Stany Zjednoczone staną się światowym wrogiem numer jeden. Nie byłoby problemu, gdybyś zrobił swoje i zabił Perseusa w Wietnamie. Hudson, uważaj. Drugi raz go nie zatrzymam. Musimy wiedzieć, co Perseus zrobi z tą atomówką. Park, jest coś w wydrukach, które bezłudzę wynieśli z bazy? Jest wzmianka o wykopaliskach prowadzonych na Uralu. Jamantau. Nasza wtyka w KGB potwierdziła, że trwają tam prace. Jamantau. Myślałem, że Hudson i Weaver zniszczyli to miejsce. Tak było. Perseus chce wydobyć główny komputer. Dragowicz i Steiner pewnie zostawili tam jakiś cenny szajs. Steiner, wyśliłucaj mnie. Nie możemy tego spieprzyć. Jesteś zbyt blisko sprawy, Mason. Pieprzysz. Wiesz, że jestem najlepszy do tej roboty. To moja decyzja. Mason Woods, zajmiecie się tym. Znajdźcie główny komputer przed Perseusem. Uruchomię tykę w KGB Belikowo. Zapewni nam transport. Nie zdziwię się, jak sam będzie chciał pilotować. Czegokolwiek Perseus szuka na Jamantau, chcę to mieć. A jednak, to nie koniec. Pierwszy budynek jest tuż za tym wzniesieniem. Na razie to będzie tyle z mojej strony. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie lajka, subika. I co? Jak zawsze zapraszam do dyskusji w komentarzach. No i widzimy się jutro. Dzięki za uwagę. Cześć!